Serdecznie witamy wszystkich hodowców. I tak jak w Kosakowie przed dwoma dniami, w niedzielę był piękny, słoneczny poranek, tak samo tutaj na Giewoncie, na WG Giewont w Pyzówce mamy podobne okoliczności, jest piękna pogoda. Słyszymy tam z prawej strony dobiega gwizdanie, Janek woła gołębie. Tutaj ma gołębie z WG, one są jeszcze zamknięte, on chyba podejrzewam będzie za chwilę je wypuszczał. Robisz... Przed karmieniem będziesz robił obloty? Tak, tak, obloty robię, gołębi. No. Ja się bym prosił, żebym skłamał, że tutaj jest godzina 7 rano, bo o tej godzinie z reguły robisz. Jest 7:30 teraz. No, nie, teraz jest 9 już prawie, bo żeśmy, że tak powiem, wczoraj intensywnie do nocy, późnych godzin nocnych rozmawiali i dłużej przysnęliśmy troszeczkę, ale tak na poważnie, krótko mówiąc, rano robisz obloty? Tak, tak, oczywiście. Ale tutaj chyba pierwsze wypuszczałeś te gołębie, swoje pokażmy te gołębie. Tutaj, jak w tym momencie akurat masz... samczyki latają. Już skończyły latanie, wchodzę. Tak. Jeszcze gdzieś jeden mi się plątał. Tu widzę, tak. Dobra. I teraz po nim samiczki już latały? Tak, ale jeszcze mam drugi boks i trzeci, bo ja mam w trzech boksach rozłożone. I teraz będziesz, ile masz tych gołębi do lotu? No na spis oddałem 93, no w tym momencie jest gdzieś 70. Kilka. No, 70, to takie straty macie? 70. To znaczy, no fajnie szło, na początku lotu było super, bo nie było praktycznie żadnych strat. Pierwsza 500 troszeczkę odsiała gołębi, no i później te 500 były naprawdę, że tak powiem, duszne, nie? No troszkę ich tam, myślę, że od początku lotów gdzieś 16 gołębi zgubiłem z tych 93. A mieliście teraz w weekend, kiedy mieliście lot taki z Wilna, mi mówiłeś wczoraj? A, wczoraj mieliśmy, właśnie. A się nie wczoraj, bo weekend, no mieliśmy 500 tutaj w oddziale, ale też klub z Wadowic Maratończyk organizował lot z Wilna, nie? No to i jest 700 km ponad tutaj, tak, do was? Około, no z hakiem, 700 coś, tylko że to jest kierunek... Zobaczmy, osiada sobie właśnie. Kierunek wschodni, nie? Mhm. I tam jeszcze jeden, no. No, ten coś zsapany już. To jest kierunek wschodni, także tutaj... Czasem może to być mylne, że 700 km to jest niedużo, ale to jest zupełnie inny kierunek niż gołębie lecą. A nigdy nie trenujecie z tamtych kierunków nigdy, przecież. Nigdy. No i co chciałem powiedzieć, no w zeszłym roku też był organizowany taki lot, no i w pierwszy dzień niestety nie miałem żadnych gołąbków, a w tym roku mnie gołąbki zaskoczyły, nawet nie spodziewałem się, bo miałem nastawiony taki ten tradycyjny zegarek, gdzieś on tu nawet jest, mogę pokazać. Taki... Nim ja się go pokażę, ja powiem, i to się skończyło tak, że kolega cię obudził, że przyleciał do niego gołębie. Tak, kolega mi zadzwonił, że jeszcze masz nieotwarty go? Nie, bo kiedy rodzi środę, w środę. Kolega mi zadzwonił, że są pierwsze gołębie. No i ja tak myślę sobie, idę zerknąć, może czasem coś jest, nie? No i okazuje się, że już u mnie był gołąbek. I sobie spał pojedzony i wszystko, także myślę, że przyleciał dużo wcześniej, no ale no niestety gołąbek spał i właściciel też. Tak. A ile gołębi dałeś ten lot? Spałem przy lot jego. Ile gołębi dałeś na ten lot? Trzy sztuki i przyszły dwa. No jedna, pierwsza samiczka była, była właśnie z moich takich starych gołębi, a drugi gołąbek był od Zbyszka Oleksiaka, taki samczyk, nie? Oryginał, bo ja go zakupiłem u Zbyszka. No i on właśnie tak średnio leciał tutaj na naszych lotach, myślę sobie, to dam go. No i faktycznie spisał się na takim dłuższym dystansie, no i zupełnie z innego kierunku. Także widać, że to jest taki gołąbek bardziej dalekodystansowy, no można powiedzieć twardy, czy tam wyczynowiec, nie? No bo wiadomo, że z innego kierunku. On, Zbyszka był rano na drugi dzień, no też jest. Także dwa te odbiłem, mam nadzieję, że te dwa będą w konkursie. Z trzech, które zakoszowałem, jednej samiczki jeszcze nie ma. Ale zegar na nią czeka. Zegar czeka, tak. Ja też czekam. Słuchaj, popatrzmy tak, bo masz tutaj gołębie z WG. Kiedy będziesz je oblatywał? Za chwilę, po tym jak zakończysz? Tak, jak skończę te i później jest oblot tych gołębi. No i po kolei tak praktycznie cały dzień tutaj coś się dzieje. No niestety, znaczy niestety albo stety, no jest duża ilość tutaj gołębi, no i także praktycznie obloty to cały dzień trwają. No bo moje gołębie, które... W klubie w PZHGP lotuję w oddziele, no i plus te tutaj jest z WG. No. Tutaj powiedz, tych gołębi na WG w tym roku masz 620? 620-630 gdzieś, no po prostu teraz też trwały wymiany, no tam kilka gołębi nam się zagubiło, kilka zostało usuniętych, także że po prostu hodowcy mają dosłać, robimy też takie podmianki. No, ogólnie no, myślę, że zdrowie jest fajne w tym roku, no i my resztę czekamy, no będą treningi za niedługo, myślę, że około miesiąca, no teraz są
część gołębi już jest poszczepionych, odrobaczonych. Jeszcze ostatni boks jest nieoblatany. Bo ten jest, taki najmłodszy. Tak, najmłodszy. Tam jest gdzieś około 100 gołębi, no to one jeszcze nie latały. Bo cały czas właśnie te wymianki, to tam sobie do tego ostatniego boksu je wrzucam, a te wszystkie trzy boksy latają. Dwa już latają razem, ponieważ są odrobaczone, poszczepione. I trzeci boks na tym etapie mamy odrobaczony. No myślę, że już w niedługim czasie będziemy szczepić, także te trzy już będą razem latać, a ten czwarty do nich dołączy za niedługo. Ale myślę, że to jest dobra też metoda, żeby nie wszystko naraz, bo te gołębie, no jak się uczą latać, to myślę, że w takim stadzie im jest ciężko, nie? Czasem się uderzają, rozbijają o siebie, a tak po trochę, one jak już dojdą do perfekcji w lataniu, no to później fajnie latają całym stadem, jak już ich jest większa ilość, nie? Tak żeby też czasem zdarzało się, że one po prostu same o siebie się uderzyły, rozbiły, miałem taką sytuację, że po prostu normalnie się zabiły. Mhm. Tutaj jeszcze tak, bo teraz będziesz za chwilę kończył te obloty u siebie tutaj na gołębniku. Zaraz do tamtych przejdziemy. Karmić, w karmieniu coś zmieniałeś w tym roku w stosunku do lat poprzednich? Troszkę tak zmieniłem. Na pewno bardziej lekko je karmimy i dużo więcej zastosowałem jęczmienia w tym roku. Także praktycznie 50% do każdej karmy dostałem jęczmienia. No i powiem, że efekty zauważyłem. Bo na przykład słabiej się troszkę pierzą, no bo wiadomo, że mają uboższe to jedzenie, nie tak dużo tych mocnych karm. I trochę mniej się pierzą, no i to myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich, ponieważ te gołębie, które wcześniej są oddane, żeby też nie miały na finał, nie szły, że tak powiem, na ósmym, na dziewiątym piórku, na łyso, czy tak. A widzę, że one po prostu tak teraz spokojnie tam mają, powiedzmy, czwarte, max, piąte, niektóre te z zimy gołębie. No raz, że słabiej jedzą, a po drugie, no też obloty, nie? Mają dosyć często, nie? Bo w poprzednich latach czekaliśmy, zbieraliśmy cały boks, zanim robiliśmy obloty. W tym roku rozkładałem ich po prostu po kilka, tam po 70, po 80 sztuk i szły, że tak powiem, w pole oblot i kolejne. No i myślę, że to po prostu daje efekty. Jest to lepsze niż czekać, zbierać. No i też te gołębie lepiej po prostu się odchowują, no bo w mniejszym stadzie lepiej zjedzą, no i kolejne boksy, a później jak żony po prostu się, że tak powiem, obstarzały, no to ich zganiałem, po prostu systematycznie zagęszczałem po boksach. No i myślę, że fajnie, no zresztą pójdziemy tam, zobaczymy zaraz, na razie się Jasiu zajmie tak, gołębiami, tak myślę, swoimi, a będziemy jeszcze tutaj obserwować, jak Jasiu będzie tutaj wypuszczał. No, czekamy, aż Jan wypuści gołębie, więc w czasie sobie możemy popatrzeć na tę łąkę, pole, jak tutaj mówią, gdzie się odbywa impreza, lot finałowy, tutaj się impreza odbywa tak, że tutaj tej trawy nie ma też, bo z reguły Jan tu miał baranki, tam one siedziały w tej budce, one sobie tutaj delikatnie, doskonale spełniały rolę kosiarek, dzisiaj ich nie ma i mamy to zarośnięte, ale też zobaczmy, na płocie mamy banery, widzę, Jan ten płot też odnowił, ostatnio już był taki zawalający, no ale to drewno, takie zwykłe beleczki, one tutaj z czasem, wiadomo, będą tutaj się murszeć, gnić i będą, no, po prostu trzeba by wymienić. Jan w tym roku zrobił, zobaczmy, banerów jest dużo tutaj od sponsorów, jeszcze jest trochę miejsca, także ci, którzy tutaj pomagają Janowi utrzymaniu zdrowia gołębi i nie tylko, mogą sobie tu jeszcze podosyłać banery, te banery Jan tu umieści. Widzieliśmy, te gołębie wyleciały, nie jest tutaj dużo ich akurat, ale tak jak mówił już Jan wcześniej, wypuścił was dużo, widzimy to statko lata, ile tam, 10-12 sztuk jest, tak? Tak, teraz lata? Nie, no więcej, 14. 14, no to tak. No ja tak mam w boksach. W tym roku miałem po 17 w boksach, no 3 się akurat straciły, no to jest 14. W checkboxach po 17 sztuk miałem. Jak długo teraz będą tak latały? No dzisiaj to jest praktycznie pierwszy ich oblot, bo w poniedziałek nie trenują po locie. No różnie, no jak jest chłodno, dzisiaj, fajnie, no to z pół, wtorek właśnie, wtorek, to z pół godziny, czasem nawet 40 minut, a jak jest ciepło, no to potrenują na chwilę, czasem 15-20 minut, ale to w ogóle się nie przekłada na ale loty. Będziesz czekał teraz, nim wypuścisz z WG, będziesz czekał, aż to zakończysz. Tak, ale ja myślę, że to w ogóle się nie przekłada. Czasem hodowcy mówią, że jak gołębie chodzą mi koło domu godzinę czy ileś, to nic podobnego. Miałem czasem takie gołębie, które po prostu nawet nie chcą trenować, gdzieś się schowają za kominem, że tak powiem, i super z lotu przychodzą czołowo, także to wcale się nie przekłada, że gołąb koło domu goni godzinę, to na lot, wręcz przeciwnie, czasem on w ogóle to, nie potrzebuje oblotu. Musimy obserwować i sprawdzać. No, dokładnie, no forma, musi być formę, no jak fajnie wygląda, mięsień fajny, wszystko, to te gołębie po prostu przylatują. Będziemy czekać, aż wylądują, a później jeszcze będziemy obserwować te gołębie z wyboru.
Tam widzimy już Jan, gołębie, wszystkie z tamtego gołębnika odlatał. A teraz tu przyszliśmy do góry obserwować, jak tutaj wygląda dzień u kolegi Jana przy karmieniu. Teraz akurat posypkę ziołową na karmę z 17 ziół od kolegi zioła Arka Koniecznego. Tam, ładnie zapachniało. Tam wczoraj właśnie u Arka Koniecznego byłem i przy okazji Jan mnie poprosił, żebym mu kupił tych różnych mieszanek ziołowych, które Arek ma w swojej ofercie. To kurde, cały wiadro, cały worek z tego wyszedł i od razu Jan, widzę, wziął tego, tą mieszankę poszybka ziołowa na karmę z 7. Ty już wcześniej to miałeś? Tak, miałem to. I teraz tu jeszcze widzę, co buraczki tu masz? No robię takie, sam sobie przecieram buraczki. Świkła taka. Taka, no ale to dzisiaj akurat nie daje. A nie jest z chrzanem taką? Z cebulką, z chrzanem, z ząbek czosnku. No i to swoim gołębiom lotowym i raz w tygodniu tutaj na wspólnym gołębniku daję. Jak też w rozpłodzie też raz w tygodniu dałem. Wczoraj akurat, no i troszkę mi zostało, to tam jeszcze zużyję do rozpłodu. Nie chcę im za dużo na razie. Karmę mrowcy używasz Pawła, tak? Tak, to akurat na przykład ta farma jest taka dieta proteinowa, tak się nazywa, ona jest wysokobiałkowa. Fajne takie drobne nasionka. Gołębie młode fajnie to jest. Przepraszam, to będzie teraz dawkę przygotowana na ile? Tak, ten jęczmień, co mówiłeś? Jęczmień. To jest na ile? Na cały gołębnik? Nie. No, wiadro jest praktycznie... Pomyślałem, że od razu wsparcie. Całe wiadro jest na jeden boks. I takie jeszcze drobne nasiona. Tu masz jakiej firmy? To akurat Pigeon, jakaś tam firma, to ja akurat nie znam, ale dosyć fajna ta karma jest. Takie drobne nasionka. Mhm. Dużo groszków takich drobnych, wysokobiałkowa i fajnie się mi to... Komponuje. Tak, proporcje to sobie tak na parę, widzisz, jak? Nie. Tu mamy 3 jęczmienia, 2 tego i 1 to. Mhm. Także jest praktycznie około 50% jest jęczmienia w tym wszystkim, nie? No i to sobie taka karma przemieszam. Coś dajesz jeszcze jakieś suplementy teraz? No bo teraz akurat pójdą te zioła, nie? Te zioła, to tak. Daję olejek. A zioła dajesz tylko w takiej postaci, że sypiesz, czy też zaparzasz niekiedy? No, parzę herbatki też, oczywiście. To akurat robiłem z innej firmy, ale... Olejek masz teraz tutaj od... To jest Belgiki de Vert. Belgika de Vert. A to jest Verla, pokażę, jak się nazywa? Verla Garlic. Aha, to jest olejek czosnkowy. Tak, czosnkowy. Z witaminami, tak? Tak, z witaminą. No dobrze na drogi oddechowe wpływa. Teraz popatrzymy, czy przemieszasz to ręcznie, czy tak? Ja nie. Ręcznie nie, bo później ręka by całe... No właśnie. To taki mocny olejek jest, że po prostu rękę byłoby czuć 2 dni. Mimo, że człowiek się myje, żeby nie było. To ty dużo dajesz ich, tak? No pewnie, śmiało, no bo to nie, to się fajnie oblepi. No wiemy, że zioła przedawkować, że tak powiem, nie idzie. Także śmiało można sobie też. Wbrew pozorom. Popatrz Krzysztof, te zioła znikły w tym. No, normalna rzecz. No, wydawałoby się, że dużo. Ja uważam, że jeszcze trzeba dosypać, żeby to fajnie też tą karmę osuszyło. I który pierwszy boks dostanie? No, to jedynka i dwójka, te najstarsze. No, nie, zaraz, zaraz pójdziemy, chodź. Idziemy sobie zobaczyć. To jest jakby trzeci boks, to co mówiłem, że tak, bo tutaj są odrobaczone, ale jeszcze nie szczepione. Mhm. A tu już mam... Praktycznie wszystko zrobione, czyli odrobaczone, szczepione i one już są razem. I tak wszystkie boksy będą 4 razem, jak już wszystko zostanie zrobione. Także gołębie, tak jak nazwa wskazuje, wspólny gołębnik, nie ma jakichś dzieleń, przegród. Wszystkie chodzą sobie od pierwszego do czwartego boksu, jak im pasuje, nie? No i oczywiście tradycyjnie mamy dzwoneczek. Jak w szkole, nie? O, zobaczmy, jaki ruch podgapiłem, przyznam się, od Zbyszka ten dzwonek, ale myślę, że to fajna sprawa, bo rzadko kto ma i gołębie jak uczone są na gwizdanie, to jak później w czasie lotów się gdzieś zapodzieje, to on nie reaguje nawet na gwizdę, nie? No i teraz zwołujemy dzwonkiem. Wodę już wcześniej nalałeś? Nie, też najprawdopodobniej nie ma już nic. Nie ma. To tak jest to robione, żeby przy każdym karmieniu wymieniać. Wodę będziesz samą podawał, czy coś w niej będzie? Zakwaszasz. A jaki zakwaszacz używasz? Z tej od W. Tej od W. Tak, fajnie. Dokładnie. Fajnie, dokładnie. Tak, on się tak nie... Coś zaraz zobaczymy. Popatrz, jak już tam je zapędzę. Myślę, że się trochę
siebie boją, bo tak normalnie to jest tak głupie. Gołębiki w ogóle, widzę karmiki z uwagi na ilość gołębi, którą masz, i to zrobiłeś piętrowe. No. Tu widzieliśmy nawet, Jan ma tak podokręcane, że jak podnosił, to nie spadały. No, a to się przy takiej ilości gołębi trzyma tak. Tak, tak, no bo żeby one miały wszystkie dostęp do... Teraz tutaj, tak? Tu tak samo. Teraz tu przejdę. Ja tylko uważam, żeby się nie zmieszały, nie? Te gołębi już tak. Całe wiaderko to było to, co miałeś na te dwa bosy. No i drugie idzie. Na kolejne dwa, takie około 10 kg karmy idzie na poranne 10 kg. Także około 20 kg karmy dziennie zjadają. Mhm. Powiedzmy ten worek. Myślę, że to nie jest... I teraz po tym będziesz się wypuszczał to... zaraz? Tak, tak. One pojedzone są i później sobie wolno latają. Jeszcze nie ma, bo później przejdę na coś takiego, że one mają rano gdzieś około 9-10 oblot i jest po prostu, że tak powiem, wprowadzana dyscyplina na głodnego, zwoływane są. Na razie mamy jeszcze taki po prostu luz, które chcą, wychodzą, bo wylot jest otwarty o godziny 16, później wkładam te skoki, no i już, które wejdą, już nie wyjdą, a teraz one sobie będą rodzić, jak im pasuje. Dlatego chcę, żeby pojadły, no bo mi. Wiadomo, później ja bym już nie zjadł, bo tym razie mamy te dwie. Wodę za chwilę dostają? Tak, tak. No pierwsze wszystkie dostają jeść, a później dostają pić. Tak jak poprzednio, dla drugiego boksu też przygotowywane są, dla trzeciego już boksu, trzeci to masz też przygotowane, ale tutaj patrzę, bo ty dałeś te rzeczy, które pokazywaliśmy, ten olejek, filmy Belgia de Wert, Arka Koniecznego Zioła, ale masz tutaj jeszcze te filmy, ona się kiedyś nazywała Siegertaube, ona się teraz nazywa Profetaube. Tam byliśmy u kolegi Stanisława Bruździńskiego, a tutaj masz probiotyk, widzę, totalna. Bardzo fajny, to muszę pochwalić ten probiotyk. I tam super infekcjon protekty. Wydajność zajebista. No to jest taka totalna dezynfekcja, nie? A kiedy dodajesz? Bo na razie nie dodawałeś tego. Nie, bo to robię w tygodniu. W jeden dzień. Do wody czy na karmę to jest? Do wody, daję akurat tą totalną dezynfekcję, to jest na grzyby, na takie. Podejrzewam, że tam jest propolis czy coś, bo widzę, że taki odczyn jest tego, no ale to. Składu dokładnego nie znam, gdzieś tu jest pewnie opisany, ale fajnie też gołąbki. Ja ci nie pomogę, bo nie odczytam, bo okularów nie mam. Aha, wiem. Nie, no to ja tam nie wnikam. Wierzę tej firmie, że to jest dobre, myślę, że tak, bo fajnie też widać po gołębiach efekty, nie? No i taki Immunoprotect Zero, nie? To jest taka alternatywa antybiotykom, czyli czy też taki, powiedzmy, do wody też karmy? To też do wody, wszystko do wody. Wszystko do wody, no. Bo to płyny są, widzę. No mam jeszcze tam z tej firmy, bo też oni mi tam wysłali i jód i takie rzeczy, ale to będę później używał już w czasie treningów. Na razie te trzy środki stosuję, probiotyk, tą dezynfekcję. Dwa tygodnie? Raz tylko. No raz daję tak profilaktycznie. Dosyć fajnie to, no bo mam też inne różne rzeczy i zakwaszacz i to, także, a też nie chcę, żeby one codziennie piły jakiś środek, bo zawsze 2-3 dni w tygodniu, żeby też piły czystą wodę te gołębie, no bo myślę, że nie ma co przesadzać, żeby one, kurde, smak czystej wody też znały, bo niektórzy hodowcy to dni w tygodniu brakuje i tyle, nie? Ale myślę, że takie właśnie środki są bardzo fajne, bo to są naturalne wyciągi ziołowe. To nawet gdyby któryś hodowca przedawkował, co prawda, to trzeba też, myślę, stosować zgodnie z zaleceniami, bo jak czasem się coś za dużo poleje, bo zdarzyło mi się, to powiem, że one nawet pić tego nie chcą. Także to jest raczej już dobrane proporcjonalnie, bo to są mocne środki, dobrze skondensowane. Wydajne. Tak, tak. I jak się przedawkuje, no to wiadomo, gołębiom to nie smakuje, nie? Trzeba, myślę, się... Teraz mamy ten box numer 3. Wczoraj widzisz, miałem buraczki, bo jest brudne po buraczkach. Brudne jeszcze po buraczkach, także. Dzwonka właśnie zapomniałeś. No.
Dzisiaj im, wiesz, trochę nie smakuje, bo mają ten czosnek, nie? A z czosnkiem tak niechętnie jedzą? Na czosnek raczej nie lecą, że tak powiem, ale nie mają wyjścia, muszą to zjeść. Te wszystkie czynności, które kolega widzimy wykonuje, to tak jak my tutaj siedzimy już od rana, tutaj sobie jeszcze rozmawiamy, inne rzeczy robimy, to do ile? Do 14 chyba, czy tak? Do południa praktycznie, żeby wszystkie gołębniki, bo lotowy, rozpłodowy mam tu za plecami, można zerknąć tam, widać. No, widzimy. Jest woliera. No, tak, to oglądaliśmy już ją kilka razy, tak, no pokazywaliśmy. Te wszystkie gołębniki, trzy jak obrobić, to tak jak... koło południa mi ten sodzi, nie? Jak wtedy zależy też... Ciekawe właśnie jak wstaniesz o 7, no. A nie tak jak dzisiaj, że 9, nie? No nie codziennie jest. No właśnie, ale to ten i po prostu to wywoli ja... czasu, ale czekaj, i wtedy następne zaczyna 16-17 te wieczorne. Tak, no później swoje gołębie zaczynam od godziny 17, obloty, karmienie, rozpód i na końcu też wspólny gołębnik, gdzieś o godzinie 19 dostają jeść. Nie? I czyli cały dzień przy gołębiach. Praktycznie. A tutaj nam zostały jeszcze. Tak, ostatni, bo to zaraz będziemy tam. O, widzimy. To są najmłodsze te, które jeszcze nie latały. Mhm. Dobra. Zaraz im ja przygotuję. Jakąś teraz im inną zrobię. No im daję więcej tej proteinowej. Akurat praktycznie teraz się skończyło, to już tą resztę całą wsypię. No nic nie ma. No jest. Nie, jest, przepraszam. Nie głoduj. Musiałem tak pod kamerę robić. Nie głoduj. Zim już nie, tych ziół już nie będę za dużo ani olejku, bo one jak są takie nowo przybyłe, to nie chcę ich od razu tymi straszyć. Atakować tymi środkami. Na spokojnie. Dzwonek. No to dzwon. No właśnie. Jeszcze im zadzwonię. Ja myślę, że muszę się nauczyć, przyzwyczaić tych komend dzwonkowych, nie tylko. Dokładnie. Ja tutaj... Nie wszystkie jeszcze znają ten dzwonek, nie? Jeszcze dlatego muszą nauczyć. Nie, fajnie, jedzą fajnie. Muszę zaraz powiedzieć... dostaną picia, tak? A, tak. Muszę powiedzieć, że w tym roku fajne gołąbki hodowcy przysłali. Gołębie... Super się sprawują, nie ma jakichś problemów zdrowotnych. Słuchaj, zobaczmy, reszta, jak to powiem, należy do mnie. Słuchaj, myślę, że hodowcy fajny towar przysłali. Grity nigdzie nie widzę, nie masz gritowników żadnych? Nie. Grity dostają tylko po karmieniu, dwa razy w tygodniu dostają do karmików. Nie przetrzymuję, bo jednak w tych gritach to później grzyby, różne rzeczy się rozwijają. Także grit tutaj mam, widzisz, bo jakbyś chciał już na ten temat weszłeś, to ten grid używam. Widzimy go, to Jan de Wert. Tak. Bardzo fajny grid jest. Mhm. No zresztą one go lubią super, nie? Ale to grid właśnie daje wtedy, jak dostaję suchą karmę i czystą wodę. Wtedy po prostu po karmieniu biorę tam do wiadereczka i rozsypuję po wszystkich karmikach i dostają grid. Bo jak daję te środki, to nie chcę mieszać, żeby nie wywołać jakiegoś efektu. No, ładnie jedzą one. Mhm. Ja myślę, że troszeczkę nas się boją, bo... Nie znają ciebie, ze rzadko przyjeżdżasz. No tak, już wylegitymuję się. No. Dobrze. Widzimy teraz woda. Teraz idzie woda. No, też używamy z Lubisana taki do dezynfekcji poideł. Jak to się nazywa? Klin? Wypala to mijąco, to jest coś takiego jak płyn do mycia, tak? No, dezynfekuje. Ja tam jeszcze do tego, bo to jest taki na bazie tego. Chloru podejrzewam. A ja jeszcze dodaję do tego, bo nie wiem, czy założysz taki zapach, nie? Nie, właśnie, weź odkryć właśnie to okno. Bo ja dodaję taki na grzyby, taki defungal. I to bardzo fajnie... Aha, taki miętowy. Tak, dokładnie. Ja to mieszam, troszeczkę daję kilka kropel i on też dezynfekuje... Właśnie... Ten defungal masz tutaj gdzieś? Właśnie się mi skończył. Aha. Ale gdzieś było tutaj... W śmietniku teraz. Pokażę. Nie, no, bo to jest właśnie ten środek. To jest bardzo wydajne, no. Na grzyby, ochrona błąd śluzowych. Bio coś tam. Bio poni ten. Mhm. Mi to akurat ten nasz weterynarz, który robi tutaj nam obsługę, to mi to... Ja jak takie kupię 2 litry, to mam na cały rok dla swoich gołębi, dla rozpłodu i dla wspólnych. No to jeszcze z zeszłego roku została ta reszta, nie? To oszczędzamy wodę, nie? No właśnie. Czyli każdy krótki pomnik będzie umyty jeszcze? Tak, no przemywam je, bo one czasem się przewróci czy coś, no to...
Czyli będzie po umyciu, dodajesz chyba, widzę także ten clean Lubisanu. Tak, no ja sobie tam w środku czy coś zdezynfekuję, opłuczę. A do wody dodasz ten, widzę, akwacji. Ja sam się pomyliłem, akwacji, który zakwaszasz dla gołębi. No. Tutaj widzę, masz to największe opakowanie wydajne, żeby było. No bo przy tej ilości to zużyjesz akurat, ty masz gdzie zużyć. Tak, tak. No to mam akurat w prezencie od firmy tej, od dwupołudni mi sponsorowali też produkty w tym roku. Także też muszę pochwalić ten produkt, fajnie się spisuje, tak jak mówiłem też o probiotyku, to też bardzo fajnie i wydajny jest, także polecam hodowcom, myślę, że kto go użyje, na pewno będzie zadowolony, myślę, że już nie użyje innego probiotyku, jest naprawdę mistrzostwo świata, jak to się mówi. I tak samo ten zakwaszacz jest bardzo podobny jak z Ronfielda, ten, myślę, że niczym nie odstaje, a cena jest naprawdę, na podejrzewam, tańszy jest, a super. Bo to są zakwaszacze takie, co zawierają, przepraszam, zawierają właśnie nie tylko sam tam jakiś, powiedzmy, jak to ocet my używamy, żeby zakwasić, one natomiast zawierają kwas propionowy, kwas mrówkowy, odpowiednio oczywiście dobrane, tam jeszcze są inne dodatki. No, dokładnie. Stosujesz go tak, jak zaleca producent? Bo widzę, jedno dałeś taki. Tak, jedno na poidło. Nie, producent tam gramik więcej zaleca, ale ja nie chcę im tak, bo wiadomo, młode gołębie to one niechętnie później piją to, jak jest to zbyt mocne, ja chcę po prostu przyuczyć do tego, daję tam gramik mniej niż producent, ale to też jest bardzo wydajne, jak widzisz, zużyłem 2 miesiące jest, a dopiero tyle, ja nie wiem, czy całe 5 litrów zużyję w ciągu sezonu nawet, no. Także to też jest super wydajne, nie? Taki ma 15 ml kubeczek, czy 20 i to mam na 5 litrów. Wodę teraz napełnisz, bo tutaj jeszcze widzę, masz oprócz tego... A tu producent, widzę, 5 ml na litr, no a ja daję gdzieś 20 na 5 litrów. Co ty tu masz tu jeszcze? To jest sodiazot. Sodiazot? Co to jest? Mieszanka paszowa, a to tak normalnie płynna, co na co to jest? Bardzo fajny środek na nerki wątroby, na regenerację. Kolumbowe tu to jest, widzę. Nie, to... Kolumbowe tu jest napisane. Kolumbowe. No, a to też od tego weterynarza mam. Aha, to... no. I ten na grzyby, ten... Tu patrzę, masz jeszcze Belgasolu, taki wielki od Pawła Sławka, Verda Electronic. Belgasol, Belgawit, to są takie minerały w płynie. No i resztę... Parastop też widzę miałeś? Mam, nie, no bo dostają kurację oczywiście. Też WN, Parastop, używam 4 w jednym. No te środki używam, bo po prostu jak nazbieram boks, to powiedzmy po jakichś 2-3 tygodniach robię kurację, właśnie mieszam Parastop z 4 w jednym, dostaję 3 dni, tak żeby po prostu przeczyścić je, no bo z różnych, wiadomo, gołębników są te gołębie. I jak to robię, jest super, fajnie, nie ma po prostu żadnych tam jakichś padnięć, a jak w którymś boksie tego nie zrobiłem, no to widziałem, że gołębie gorzej się czuły, on po prostu gdzieś po około 20-30 dni, jak te, nie wiem, bakterie... Okres inkubacji. Tak, dokładnie, one się ścierają wszystkie z sobą, robi się taki miks, to gołębie gorzej się czuły, widziałem, że ten. I po prostu już po latach tych doświadczeń wiem, że po około 15 dniach, jak zakończę przyjmowanie do boksu, robię po prostu tą kurację, no, powiem w ciemno, no nie czekam, nie badam, nie czekam, aż któryś padnie albo się źle poczuje, tylko robię po 15 dniach 3 dni tym, myślę, że im to nie zaszkodzi. No i to na tym się kończy. Później praktycznie nie dostają, tylko te ziołowe rzeczy. No jakby któryś, jak któremuś coś się dzieje, to też mieszam po prostu w słoiku, robię sobie z tych właśnie z 4 w jednym Parastop i dodaję też Belgasolu. No i mam taką szczykaweczkę. Jak widzę, że, tak, jak któryś źle się czuje, pygmu i tylko indywidualnie. Już wszystkim, wszystkie tylko dostały w tym roku raz taką kurację, po prostu ten. A resztę tak indywidualnie. Indywidualnie. Jak któryś widzę, że jest nie tak, to mu szczykawką. No bo po co, powiedzmy, w boksie 150 czy 160 gołębi przez jednego ten. A ten sodiazot jak podajesz? Kiedy? Też raz w tygodniu podaję. To akurat najlepiej podawać jest po locie, jak są treningi czy coś. Ja teraz tego rzadko już. No po kuracji antybiotykowej jak daję, to później 5 dni daję ten sodiazot, nie? Mhm. Bardzo fajny środek, to po kuracji daję to 5 dni. No i po takich zmęczeniach, wycięciach, fajnie się odbudowują nerki, wątroba, wiadomo, że na lotach czy treningach stres, wszystko ten gołębie przechodzą, no to później właśnie tym regeneruje. No to jest coś, odpowiednik, powiedzmy,
Sedaholu, tylko że myślę, że to jest dużo mocniejsze i lepszy, bardzo fajny środek. No, myślę, że to nawet nie idzie dostać w sklepach gołębiarskich, bo ja to u weterynarza kupuję. To jest, jak nawet czytałem, to właśnie dla cielon, dla bydła, to nawet nie ma przeznaczenia dla gołębi, ale super mi się to spisuje i to stosuję. To akurat też właśnie doradził mi to i ten defungal doradził mi ten mój weterynarz. Z czego jestem bardzo zadowolony, z tych dwóch środków. No dobra. To co roku. Czyli nie będziemy Renanowi chwilowo przeszkadzać, żeby tego się w końcu napił, bo my możemy gadać, kręcić filmy, a gołębie nie dostaną wody. Się no. Pierwszy dostałem te, tego boksu numer 1, 2. No. To już zjadły, jak widać. Zobaczmy czyściutko. Ty idź tam przygotowywać, ja sobie popatrzę. O, dobra, okay. Po co masz jest tam, że tak powiem. Na czekanie na razie długie. Wszystko miały. Wszystko miały. Ona też jest wycelowana, bo dosłownie dostała reszta, pół litra. Tak. Pół litra dostały. No, tak fajnie. Nie, zostało. A zostało. No. Myślałem, że dostały pół litra. Nie. Dobra. Pół litra to organizator. Zobaczymy, tutaj myślę, że jest za mało. Zobaczymy, jak teraz będą piły. Coś chyba się mnie boją. Ale on jest to zakwaszeczem drobnie pałają. No to normalna rzecz, nie? Nawet jak są spragnione świeżo po jedzeniu, to i tak, że tak powiem, nie chcą za bardzo tej wody pić. Patrzymy jeszcze chwilkę. Damian przygotuje kolejne pojniki z wodą. Odpowiednio widzieliśmy, mył je. Czym mył, jakie tam dodatki dodaje. Co tam jeszcze zaczynamy pić. No, cudów nie ma. Na to są skazani. Trzeba będzie skorzystać z tego. Dobrze. Przed chwilką widzieliśmy, kolega Jan zakończył karmić i poić gołębie, które ma tutaj na wspólnym gołębniku. Teraz rozpocznie ich trenowanie, znaczy obloty takie wokół gołębniczka. Będzie je wypuszczał. Zaczyna oczywiście od tego pierwszego boksu, tam gdzie widzieliśmy za pierwszym razem, jak karmi. O. One będą, tak jak mówiłeś, do popołudnia cały czas otwarte miały. Co mówisz? Cały czas będą miały teraz otwarte? Nie. Tak, do 15, gdzie 16. Aha. A teraz, ale pierwszy boks na razie wypuszczasz, tak? Te dwa boksy razem ulatają. Te dwa, aha. O, na dole widzimy, tam jest ten wyjście takie, one otwarte sobie mogą wychodzić, patrzeć. Taką sielankę, swobodę mają. Piękny widok, tak jak na Kosakowie widzieliśmy, one sobie tam siedziały na daszkach, na trawce, kąpały się. Natomiast tutaj siedzą na dach. No trawy tutaj nie mamy, dalej troszeczkę, dlatego będą się, ale mamy bardzo taki duży, obszerny dach. Widzimy, one już z niego korzystają, mamy też te wloty duże. I tam sobie podejrzewam, że będzie to słońce, tak jak się troszeczkę rozlatają, będą sobie tam spędzać ten czas. Część tu krąży. Nie jest to taki lot, jak przyzwyczajeni jesteśmy do klasycznego lotu, jak to widzieliśmy. Te samce, samice Jana latały w tym jego prywatnym gołębniku, który lotuje w oddziale, natomiast tutaj one są jeszcze nieroztrenowane. Coraz bardziej zaczyna słońce dawać sobie znaki. Widzieliśmy, z czego Jan, na czym bazuje, jakich produktów używa. Nie ma także jakąś jedną firmę. Wykorzystuje preparaty z różnych firm pochodzące. I co ciekawe, nowe produkty, że tak powiem, udało nam zaobserwować, które ja wykorzystuję. A wszakcie taki duży gołębnik ma, można sobie poeksperymentować, skorzystać z rad weterynarzy, zawodowców. I tutaj widzieliśmy preparat Fungal. Preparat, nie pamiętam, ten film się nazywał Sodostop, coś takiego. Też tam był preparaty. Dawny film Ziegertaube, Tegower, PJW i działa Alfa Chemiczna. Dobrze. Dbasz o to, żeby wszystkie wyrzucić? Tak, wszystkie wydanie. Są wypraszane wszystkie. O tak to wiesz, te leniuchy to by w ogóle nie wychodziły. No popatrz. I teraz tą roletę zasuniesz? Tak, dokładnie. Bo statku już sobie lata. No i takie widoki to jest to, co
hodowca prawdziwy lubi pooglądać sobie. Gołębie latające nad gołębnikiem, najlepiej jakby z lotu wracały, już to jeszcze wygrywając, wybywając konkursy. Są blokowane wyloty, żeby się nie wracały, nie? No. I tak nie robią, że tak powiem, troszkę... W konia widzę, tak. No i tutaj zamykam. I co teraz, wypuścisz drugi? Kolejny boks, także dwa boksy są, nie. Tylko ostatni ten boks zostaje niewypuszczony jeszcze, tak? Co drugi dzień. Teraz zapewne zobaczymy Jana w tym drugim, środkowym boksie. I tam też wywali wszystkie te, jak tak mówił, lenie. W międzyczasie patrzymy, jak to stado krąży tu. I to pojedyncze. Nie mogę za bardzo do tyłu się odwrócić, bo słońce bardzo świeci. Nic nie zauważył przez kamerę. Natomiast teraz to Jan wywala je. Czasem tam na dole otworzy. Widzimy tych czynności, bo na swoim gołębniku, kiedy się odkupuje taką dużą grupą gołębi, to jest 600 sztuk, to naprawdę jest co robić, plus jeszcze swoje gołębie. Także tutaj tych gołębi jest naprawdę bardzo dużo, to cały dzień musimy sobie zawsze na takie czynności zarezerwować. Opornie wychodzą. Dawałam się, jak tu stado krąży, ale nie, to pojedyncze sztuki. Coraz więcej się robi, dlatego muszą siłą rzeczy odlatywać z tego podejścia dolnego. Tam za chwilę wyrzucone. Czasu naprawdę trzeba dużo poświęcić, żeby wszystkie te gołębie ogarnąć. Ale za chwilę już wszystkie będą na zewnątrz. Wtedy sobie mogę tak długo czasu latać. Wszystkie już z drugiego boksu też są na zewnątrz. Tam Jan zabezpieczył wloty, żeby nie wchodziły. Lepiej odstawić, żeby wentylowało się tam. Świeże powietrze cały czas było w gołębnika. Widzimy, wszystkie ptaszki są już na te, które wypuszczone zostały na zewnątrz. Jakieś pojedyncze latają. Jeden jeszcze jakaś grupa. Co? Jeszcze jeden? Jeden mnie jeszcze zrobił. Konia. Konia. No i teraz są już w tym momencie wszystkie razem. Jest dzisiaj jest dość ciepło, wiesz? No. Tak, tak, rozruch widzę. Piękna tyczka taka widzę. Bujaj, bolcerek! Bolcerek! Jak z filmu Alternatywy 4, tak? No i zobaczymy teraz. Bujaj, no bujaj, Jasiu, bujaj! Piękna, naprawdę. Inaczej by się nie rozruszały. Tak. Także nie ma litości. Tam te, musisz bliżej podejść, ty kierownik. Balcerek, tam bliżej trzeba podejść. Ten, co już naprawdę nie chcą, to już tak zawada, to nie jest. Ale tam grupę jedną mamy już większą. Która lata zobligowana niejako poczynieniami Jana Welbalcerka. My się śmialiśmy z filmu Balcerkowa, tak, też bujała. No to widzimy. Bo patrz, jak ładnie teraz chodzi. No tak, tylko... Ciekawe, pod słońce, nie, tak zobaczymy, ale grupy są już w niebie, takie duże, stado takie jedno, a tam jeszcze leniuszki to siedzą. To już, wiesz,
Za krótką tyczkę masz trochę. Nie, nie, no to jeszcze... Teraz jeszcze mają, powiedzmy, takie 10% ulgi, ale już później, jak już naprawdę będą dostawać wycisk na treningach, to już nie ma litości, jest piłka, także musi wszystko lata. Nie, no bo to jak go zostawię, on będzie spał, no to później na treningu pierwszy taki się zgubił. Muszą latać wszystkie, no niestety. No i tym akcentem, trening czyni mistrza. I tym akcentem i tym zdaniem kończymy naszą relację z WGG Wąt. Tutaj widzieliśmy od rana koledze Janowi towarzyszy, masz się wprawdzie już w nocy towarzyszyliśmy mu. O tamtych szczegółach nie będziemy mówić, natomiast od rana widzieliśmy, jak wypuszczał te pierwsze swoje gołębie, jak karmił, jak przygotowywał, co używa, jakie, że tak powiem, ma zorganizowane dla nich tam wnętrze w gołębnikach. Przy tej ilości widzieliśmy nawet tę piętrowość gołębników. No tak, jest dużo, dużo ciekawych detali. Ja w ramach wyjaśnienia powiem, że w nocy to mi żona towarzyszy, żeby ktoś źle, głupio nie pomyślał. Nie, to tam uczymy. Także na razie dziękujemy. A swoja? Tak, do zobaczenia i dobry lot. Dobry lot.